Dzień dobry. Witamy Państwa na pierwszej części naszego konkursu edukacyjnego. Dzisiaj naszym gościem będzie dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Powstańców Wielkopolskich w Łucinie, pan dr Paweł Politowski. Dzień dobry, witam serdecznie. Jaki temat pan dla nas dzisiaj przygotował? Kilka dni temu minęła 102. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego, wielkiego czynu niepodległościowego, zwycięskiego, które przyniosło nam upragnioną wolność. I dlatego w związku z tą rocznicą postanowiłem przygotować taki właśnie temat dotyczący Powstania Wielkopolskiego. Dziękuję. A więc zapraszamy na prezentację. Moi drodzy, w kilku słowach chciałbym przybliżyć Ziemię Jeziorańską w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919. Z racji ograniczonego czasu postaram się, aby możliwie krótko i zwięźle omówić przyczyny, przebieg i skutki tego jakże ważnego dla nas Powstania Wielkopolskiego. Aby zrozumieć istotę tego powstania, chciałbym w kilku słowach przybliżyć położenie geograficzne. Otóż na przełomie listopada i grudnia 1918 roku, kiedy istniała już niepodległa Polska, a w Warszawie rezydował polski rząd i tymczasowy naczelnik państwa Józef Piłsudski, nasze tereny, czyli Kujawy Zachodnie i Wielkopolska, nadal pozostawały w zasięgu Niemiec pod zaborem niemieckim, co przedstawia mapka jako prowincja poznańska. Gdybyśmy przybliżyli tutaj tą prowincję poznańską, to zauważymy, że nasze ziemie, czyli tak zwana Ziemia Jeziorańska, wchodziła ówcześnie do powiatu strzelińskiego, gdzie 80% ponad społeczeństwa stanowili Polacy. Przybliżmy teraz tą mapkę tego powiatu jeszcze bardziej. Może jest ona nieczytelna, natomiast ja postaram się przedstawić to jak najbardziej, żebyście zrozumieli. Południowa część powiatu strzelińskiego to są tereny obecnej gminy Jeziora Wielkie, umownie nazywaną Ziemią Jeziorańską. W ówczesnym powiecie strzelińskim dwa najważniejsze miasta to Strzelno jako siedziba władz, miasto powiatowe, oraz Kruszwica, miasto przemysłowe. Powiat przedzielony był niejako przez jezioro Gopło. Na terenie powiatu strzelińskiego istniały dwa główne przejścia graniczne. Te dwa przejścia graniczne znajdowały się właśnie na ziemi jeziorańskiej. Jedno z nich, pierwsze, to Wójcin oraz Krzywe Kolano. Zachowały się zdjęcia z tamtego okresu. Pierwsze zdjęcie przedstawia przejście graniczne w Krzywym Kolanie, wykonane około 1914 roku. Jest ono może mało wyraźne, natomiast widać wojsko rosyjskie oraz charakterystyczne słupy graniczne. I drugie zdjęcie, które przedstawia przejście graniczne w Wójcinie, też mniej więcej w tym samym czasie, też charakterystyczne słupy graniczne. Jeden i drugi budynek istnieją do dnia dzisiejszego. Trzecie zdjęcie, które warto przedstawić, pokazać, to jest Jeziora Wielkie, budynek oberży pod Lipą z żołnierzami niemieckimi. Też budynek mocno przebudowany, istnieje do dnia dzisiejszego. Zanim wybuchło Powstanie Wielkopolskie w 1918 roku, w grudniu, nasi przodkowie, mieszkańcy Kujaw Zachodnich i Wielkopolskich, długo przygotowywali się na ten czyn zbrojny. Cały XIX wiek to nieustanna walka o odzyskanie niepodległości. To wielki wkład dążenia narodowo-wyzwoleńcze. Nie tylko poprzez udział czy pomoc w powstaniach, jak chociażby powstanie 1806 roku, kiedy miał Napoleon na ziemię nasze tutaj wejść, ale również pomoc w powstaniu listopadowym 1830, czy wielka pomoc i udział również w powstaniu styczniowym 1863 roku, jak też wiośnie ludów 1848 roku. Tu należy też wspomnieć, że w te dążenia narodowo-wyzwoleńcze angażowali się Polacy poprzez tak zwaną pracę organiczną, czyli zakładanie kół samokształceniowych, podniesienie na wyższy poziom oświaty, gospodarki i przetwórstwa rolnego. Tak więc, kiedy nastała pierwsza wojna światowa, mieszkańcy Kujaw Zachodnich i Wielkopolski jako społeczeństwo było bardzo dobrze zorganizowane. Musimy jednak pamiętać, że tego pamiętnego 11 listopada 1918 roku nasze tereny, prowincja poznańska, czyli Kujawy Zachodnie, Wielkopolska, pozostawały poza granicami wolnej i niepodległej Polski. Ważnym momentem
był przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego, wielkiego pianisty, orędownika polskości na arenie międzynarodowej i przyjaciela prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona, do Poznania. Ten światowej sławy pianista 26 grudnia 1918 roku zatrzymał się w stolicy Wielkopolski, a celem jego podróży była Warszawa. Tam miał objąć funkcję premiera rządu polskiego. Przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego zaktywizował miejscową ludność Poznania i okolic, która wyległa na ulicę, manifestowała swą polskość oraz wywieszała polskie flagi. To z kolei spowodowało niechęć Niemców, rozpoczęły się zamieszki, bójki i to było główną przyczyną wybuchu, bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania wielkopolskiego. Za Poznaniem do walki porwały się małe miasteczka, wsie, gdzie zaczęto organizować ochotnicze oddziały powstańcze. W krótkim czasie została opanowana Września, Gniezno i tam na tym terenie został zorganizowany oddział, tak zwana kompania, czy oddział gnieźnieńsko-wrzesiński pod dowództwem podporucznika Pawła Cymsa. Jest o tyle ważna dla nas ta informacja i postać, dlatego że to właśnie Paweł Cyms wraz ze swoim oddziałem postanowił ruszyć na Kujawy Zachodnie, czyli w kierunku Trzemeszna, Mogilna i dalej w naszą stronę. Później historycy ten jego rajd nazwali rajd po Kujawach Zachodnich. Wieść o wybuchu powstania i szykowaniu się do walki szeregu miast i wsi zaktywizowała również społeczeństwo nasze tutaj, powiatu strzelińskiego. Na terenie obecnej ziemi jeziorańskiej naczelnikiem Straży Ludowej w Wójcinie był Włodzimierz Wata-Skrzydlewski, miejscowy ziemianin, który postanowił złożonych z ochotników stworzyć własny oddział. Wraz z tym oddziałem odbywał ćwiczenia wojskowe. Do pomocy często udzielał się ksiądz Feliks Skrzypiński, miejscowy proboszcz. Ta dwójka w Wójcinie i okolicach parafii wójcińskiej odegrała bardzo dużą rolę w przygotowaniu właśnie oddziałów ochotniczych, oddziałów powstańczych. Warto wymienić również księdza Romualda Sołtysińskiego, proboszcza parafii Siedlimowskiej, który rozgrzewał do walki, zachęcał w wielu swoich przemówieniach, kazaniach, ale był to człowiek, który niesłychanie aktywnie udzielał się również we władzach powiatowych w Strzelnie. Wymienić tutaj trzeba także Tadeusza Ostoje-Pędkowskiego, czy Władysława Ostoje-Pędkowskiego, czyli ojciec i syn właścicieli ziemskich z Kuśnierza, Woli Kożuszkowej, czy Kożuszkowa, Władysława Lewickiego, Mateusza Foterka z Jezior Wielkich, czy doktora Bogdana Amrogowicza, właściciela ziemskiego, między innymi z Rzeszynka. Kiedy więc zaczął zbliżać się oddział Pawła Cymsa do granic powiatu, w noc sylwestrową z 31 grudnia 1918 na 1 stycznia 1919 roku ochotnicy z Wójcina przekroczyli kordon graniczny do Wilczyna i tam w noc sylwestrową razem z ochotnikami z Wilczyna i Kownat zaatakowali niemiecką strażnicę stojącą między Wójcinem a Kownatami. Bardzo szybko została ona opanowana, Niemcy zupełnie byli zaskoczeni i dość szybko zdobyto broń, amunicję, a rozbrojonych Niemców odesłano do Strzelna. Już nazajutrz Niemcy furmanką przyjechali z powrotem, chcąc objąć na powrót strażnicę, natomiast wystąpienie zdecydowane naczelnika Włodzimierza Wata-Skrzydlewskiego spowodowało, że Niemcy powstrzymali się od tego i wyjechali z powrotem do miasta powiatowego. Za przykładem Wójcina poszły inne miejscowości nadgraniczne. Powstały oddziały powstańcze w Kuśnierzu, w Woli, w Siedlimowie, w Jeziorach Wielkich. Cały ten teren nadgraniczny zaktywizował się. 2 stycznia 1919 roku około godziny 17 Włodzimierz Wata-Skrzydlewski został zawiadomiony o toczących się walkach w Strzelnie. Na wyraźne polecenie Skrzydlewskiego oraz księdza Feliksa Skrzypińskiego przy miejscowym kościele odbyła się zbiórka ochotników złożonych z Wójcina, Gaju, Nowej Wsi,
ale również z Kożuszkowa, Siedlimowa i oddział tak sformowany ruszył na odsiecz do miasta powiatowego. W tym samym czasie powstały oddziały w Siedlimowie, w Woli Kożuszkowej, w Kuśnierzu, w Kożuszkowie pod dowództwem Tadeusza Ostoja-Pętkowskiego, w Jeziorach Wielkich pod dowództwem Władysława Lewickiego. Wspomnieć też należy, że tereny nadgoplańskie były zaktywizowane przez doktora Bogdana Amrogowicza i te oddziały powstańcze, one już bezpośrednio zajmowały Kruszwice nieco później. Oddziały powstańcze z południowej części powiatu strzelińskiego, czyli umownie mówiąc z dzisiejszych, jak nazywamy, terenów ziemi jeziorańskiej, trafiły na końcowy etap walk. Strzelno zostało zajęte przez Polaków. Tutaj na ilustracji mamy ulicę dzisiaj Powstania Wielkopolskiego, ówcześnie ulicę Młyńską. To głównie tą ulicą mieszkańcy południowej części powiatu ówczesnego strzelińskiego wchodzili do miasta, a wielkim zagrożeniem było gniazdo karabinów maszynowych znajdujących się w budynku Wehrlein-Haus, czyli niemieckiego domu kultury, które ostrzeliwało pozycje polskich ochotników. Powstanie rozszerzało się tu na Kujawach Zachodnich. Część powstańców wróciła do domów, spora część natomiast weszła w skład tak zwanej Kompanii Wójcińskiej, która razem tworzyła oddział Pawła Cymsa. Następnie ruszono na Kruszwicę. Po zajęciu Kruszwicy przez Mątwy uderzono na Inowrocław. Inowrocław, bardzo ważne miasto, gdzie stacjonowały dwie już poważne jednostki niemieckie. Tu doszło do walk, o czym nie chciałbym teraz tutaj dużo mówić. Wartym natomiast zapamiętania jest fakt, że podczas rozmów rozbrojeniowych z majorem von Grolmanem uczestniczył również mieszkaniec ziemi jeziorańskiej Włodzimierz Wata Skrzydlewski razem z Pawłem Cymsem oraz Janem Głowackim, twórcą legendarnego szwadronu nadgoplańskiego. Powstanie toczyło się do 16 lutego 1919 roku, kiedy to na mocy rozejmu w Trewirze nastąpiło zawieszenie broni i czekaliśmy spokojnie na rezultat obrad konferencji pokojowej. W wyniku zwycięskiego powstania wielkopolskiego na mocy traktatu wersalskiego 28 czerwca 1919 roku Kujawy Zachodnie i Wielkopolska zostały przyłączone do wolnej i niepodległej Polski. Na ziemi jeziorańskiej istnieją trzy groby powstańców, ludzi, którzy oddali swoje życie po to, aby nasze ziemie były wolne. I tak, w Kościeszkach znajduje się grób Wojciecha Kowalskiego, który zginął w walkach o Inowrocław 5 stycznia 1919 roku. W Siedlimowie znajduje się grób Walentego Matczaka, który również poległ, on w wyniku odniesionych ran, zmarł w szpitalu w maju 1919 roku. W grobie Walentego Matczaka zostali pochowani również Ludwik Borowski i Michał Szydłowski. To są powstańcy wielkopolscy, którzy przeżyli powstanie, ale postanowili dalej walczyć o wolną, niepodległą Polskę i w kolejnym roku, 1920, podczas wojny polsko-bolszewickiej, ponieśli śmierć. Ich ciała zostały przetransportowane i dochowane niejako w grobie powstańca Walentego Matczaka. I trzecia mogiła to jest mogiła w Wójcinie, na cmentarzu w Wójcinie. Tam spoczywa 19-letni ochotnik Michał Wojdyński. Po odzyskaniu niepodległości nasi przodkowie bardzo dbali o pamięć powstańców wielkopolskich. To właśnie wtedy, w drugiej połowie lat 20., zostały wystawione groby, pomniki upamiętniające tamte chlubne wydarzenia. W tamtym też czasie powstawały liczne organizacje kombatanckie. Wśród nich jedną było Towarzystwo Powstańców i Wojaków w Siedlimowie. Mamy tutaj archiwalne zdjęcie właśnie członków towarzystwa z parafii siedlimowskiej. Takie samo powstało w Wójcinie. Niestety nie zachowały się dokumenty.
przynajmniej do tej pory nie odnaleziono. Natomiast, co wartym podkreślenia jest, zachował się do dnia dzisiejszego sztandar Towarzystwa Powstańców i Wojaków z parafii Siedlimowskiej, towarzystwa założonego w 1926 roku. Do dnia dzisiejszego można podziwiać ten unikat w Gminnej Izbie Tradycji i Pamięci w Kuśnierzu. W pigułce, w bardzo krótkim wystąpieniu chciałem przedstawić Wam przyczyny, przebieg i skutki powstania wielkopolskiego, jakie ono miało dla naszych ziem, a szczególnie dla ziemi jeziorańskiej, z tym właśnie nastawieniem. I dlatego w związku z tym mam dla Was trzy pytania. Pierwsze. Podaj imię i nazwisko dowódcy tak zwanej Kompanii Wójcińskiej. Drugie pytanie. W jakich miejscowościach gminy Jeziora Wielkie znajdują się groby poległych powstańców? Oraz w którym roku utworzono Towarzystwo Powstańców i Wojaków parafii Siedlimowskiej? Myślę, że pytania nie są trudne. Jeżeli uważnie słuchaliście, na pewno udzielicie poprawnej odpowiedzi. Bardzo dziękuję. Życzę Wam udanych ferii, mimo wszystko trochę takich online, ale również na pewno będą one ciekawe. Dziękuję bardzo.